Magdalena Pecka, kłaniam się i zapraszam już teraz na szczegóły prognozy pogody. Nadal napływać będzie do nas upalne powietrze, docierać będzie nad Polskę południową i częściowo centralną. Nieco chłodniejsza masa powietrza pochodzenia atlantyckiego napłynie nad północne obszary i tu będzie nieco chłodniej, od 22 stopni. Najcieplej na południu, na Dolnym Śląsku nawet 32 stopnie. Na przeważającym obszarze kraju dużo słońca, pogodnego nieba, jedynie w Polsce południowo-zachodniej wieczorem mogą występować burze wraz z deszczem. Przejdźmy teraz do map dla Dolnego Śląska, bo przed nami ciepła i pogodna noc na termometrach. Od 17 stopni w Kłodzku, Wałbrzychu do 19 w Legnicy i we Wrocławiu. O poranku w całym regionie bardzo ładna pogoda ze słońcem, niewielkim zachmurzeniem. Po południu nadal słonecznie, lecz na południowych obszarach naszego regionu mogą stopniowo zacząć pojawiać się zjawiska burzowe. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wysoka. Na termometrach zobaczymy od 28 stopni w Wałbrzychu do 31 we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się wahać i w południe wyniesie 1006 hektopaskali. Wiatr będzie słaby i umiarkowany w trakcie burz w porywach do 70 km na godzinę. Biometr początkowo będzie korzystny, lecz w drugiej części dnia te upały niekorzystnie wpłyną na nasze samopoczucie. Warunki drogowe będą dobre. I na dziś to wszystkie informacje pogodowe. Udanego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.